minęło 60 lat od momentu, kiedy po raz pierwszy został zorganizowany świętokrzyski rajd starachowicki po górach świętokrzyskich. I od 60 lat nieprzerwanie harcerze, również w czasie stanu wojennego, wędrowali przez Kieleczyznę. Wysoka frekwencja zaskoczyła nas, ale to chyba podkreśla i potencjał, i walory turystyczne województwa świętokrzyskiego, ale też organizację sprawną, przeprowadzoną przez instruktorów chorągwi kieleckiej, przede wszystkim przez instruktorów chłopca Starachowice. Czuwaj, bardzo fajnie tu jest na tym rajdzie świętokrzyskim. Przechodziliśmy w ostatnich dniach po kilkadziesiąt kilometrów i myliśmy się w rzece. Na rajdzie nam się bardzo podobało. Poznałyśmy wiele osób. Trasa była nieco wymagająca, ale też doszłyśmy szczęśliwe, nieco zmęczone. To są tak cudowne przeżycia, których na pewno będziemy wspominać na pewno latami, co nas motywuje, żeby tutaj wracać przez kolejne i kolejne edycje tego rajdu, bo to jest coś, czego na pewno naprawdę się nie zapomni. Potem będzie się chciało to przekazywać i kolejnym pokoleniem, i kolejnym, bo takie coś, jak przeżywają harcerze, to tego nie przeżyje nikt. To jest naprawdę... Tego nie da się po prostu opisać słowami, to trzeba przyjść, przeżyć, założyć plecak na plecy, zanieść ten cały bagaż ze sobą czterodniowy, wejść w bagno po kolana, pokąpać się w rzece, po szyję, ale wspólnymi siłami wszystko da się razem przejść. Bardzo fajny rajd, świetna trasa, świetna zabawa, niezapomniane przeżycia, świetni ludzie. Rajd Świętokrzyski to najlepsza impreza i mogę wam powiedzieć to ja, Dorota Limontas, która co roku od 12 lat przebywa ponad 500 km prosto z Olsztyna, Warmii i Mazur, tylko po to, żeby chwilę spędzić czas z niesamowitymi ludźmi w niesamowitym miejscu, w tym niesamowitym klimacie. Czuwaj, byliśmy na trasie trzeciej i ogółem bardzo fajnie było, spotykaliśmy dużo zwierząt, różnych roślin i ogółem się mega fajnie bawiliśmy. Na rajdzie rozwiązywaliśmy różne zadania na punktach i na rajdzie było fajnie. Kolejna edycja harcerskiego rajdu świętokrzyskiego niestety dobiega już końca. Ponad 1000 uczestników sprawiło, że w Świętokrzyskim znowu zaświeciło słońce. Bardzo się z tego powodu cieszę. Zapraszam za rok jeszcze większej ekipie. Czuwaj!